Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson, dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie. Ja jestem supermanem jak zwykle. No już to co dzień, jak już mam prawie, to już jest moje sprawę, że stałe przywitanie to, że jestem supermanem. Jak widzicie, jesteśmy w moim domku, który wygląda tragicznie. Ja doskonale o tym wiem, ale to trzeba jakoś zmienić i trzeba tu coś wybudować. Ale widzicie, nie ma żadnych budulców w sumie, ponieważ no tutaj tylko tak. No tu nie ma za bardzo co robić w tym domku, ja nie wiem co ja tu miałem. Musiałbym go wyburzyć i zburzyć go na nowo, znaczy zbudować go na nowo, no ale to nieważne. W każdym razie na samym początku zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli wam się odcinek spodoba, oczywiście, jeżeli mnie lubicie, możecie mnie tak wspomóc, będzie mi bardzo miło. O Jezu, jak ja szybko mówię, to jest dzisiaj jakiś, nie wiem, chyba super dzień do takiego mówienia. No i dodatkowo możecie wpisać na ShefShopa i na mojego Instagrama, oczywiście wszystkie linki są w opisie. Zachęcam do tego, żeby tam spojrzeć będzie fajnie. Dobra, słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku, ponieważ w poprzednim odcinku miałem do czynienia z moim klonem. Mój klon spełniał moje życzenia przez 24 godziny, co było, no, zdecydowanie, kurczę, najlepszym doświadczeniem pod słońcem, no bo w sumie to ja nic nie musiałem robić, on robił wszystko za mnie. Chociaż było śmiesznie patrzeć na niego, jak on sobie nie radzi w tym Minecrafcie, ale to już nieważne. W każdym razie, słuchajcie, ja podejrzewam, że ten mój klon jednak mimo wszystko coś przede mną ukrywa. Z tego powodu, że jestem ciekaw, gdzie te klony podziewają się w momencie, kiedy ja ich nie potrzebuję, kiedy ja go nie używam, kiedy go nie przywołam, to gdzie ten klon w tym momencie jest. I wydaje mi się, że on tutaj gdzieś na tym Palionowie może coś mieć ukrytego. I dzisiaj w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że to poszukam. Zanim jednak zaczniemy czegokolwiek szukać, to ja bym chciał pójść do tej bazy Świrusa, którą też odkryliśmy ostatnio, ponieważ jest taka obawa w moim sercu, która mówi mi, że a sprawdź to, czy aby na pewno ten mój klon nie ma nic wspólnego ze Świrusem, ponieważ jakbym miał, to byłoby to zdecydowanie no najgorsze, co by mogło się wydarzyć. Więc musimy sobie polecieć przede wszystkim w tamto miejsce, tutaj jak wiecie, jak już będę dolatywał, o widzicie to. Tu widać tą bazę Świrusa od razu, więc ja tu pod nią podlecę i zwiedzimy ją całą, zobaczymy co tutaj takiego jest, bo czuję, że tutaj mogą być jakieś rzeczy, które doprowadzą nas do mojego klona. W sensie boję się, że to spotka, po prostu chciałbym, żeby mój klon nie był zamieszany w żadne te jego gierki. No ale nie mam pewności, czy tak aby na pewno nie jest. Tu jak widzicie, no to, że on to połączył te dwie rzeczy na raz tutaj, że tutaj to wygląda tak strasznie, a tu wygląda to tak nowocześnie. Dla mnie to jest nienormalne, co on tutaj robi. Zejdźmy trochę niżej, zobaczmy co tutaj jest. Ja podejrzewam, że w jakichś skrzynkach tutaj, które się pojawią, to w ogóle, to pomieszczenie, ja się nad nim ciągle zastanawiam z tego powodu, że nie daje mi spokoju ten dzwonek. Nie wiem dlaczego, ale ten dzwonek nie daje mi spokoju, w sensie ciągle mam wrażenie, że on tu nie jest przypadkowo. Że tu jest, są takie fajne rzeczy, to jest w ogóle jakiś widmo ten. I ja się teraz boję, że ja na przykład jak go użyję, to nie wiem, przyleci tutaj jakiś taki statek i nie wiem, zniszczą mnie, czy nie wiem, zaraz się boję w to klikać. Za każdym razem klikam tylko raz i dzisiaj będzie tylko, tak samo będzie. Nie odważę się więcej razy kliknąć, uwaga, klikam raz i... Dobra, nic się nie wydarzyło, na całe szczęście, no ale... Jak widzicie, no ja temu, nie ufam temu dzwonkowi, coś tu się może z nim wydarzyć. Tu, to, że to jest wysadzone i ten Świrus tego nie naprawia, to mnie zastanawia, szczerze przyznam. Tu, ten nóż, widzicie, ale to jest kolejna rzecz, która mnie zastanawia. Dlaczego ten nóż jest w tej skrzynce i nikt stąd tego nie rusza? Nie rozumiem tego, nie rozumiem, ale te armaty... Wezmę jedną armatę. Mogę to rozwalić ręką, czy... O, dobra, kill-offem trzeba było. Wezmę jedną armatę. On i tak się nie zorientuje, że mu jedna znikła przy tej ile ma. W sumie tą jedną skrzynkę też bym wziął. Tu coś w nich jest? Nie ma w nich. Dobra, weźmy coś, żeby po prostu mieć pamiątkę, jeśli to tak można. A to. Aha, a to siekierą. Patrzcie, widzicie? A kurczę, a wyglądało tak, jakby trzeba było kamieniem, bo jakaś kamienną wyglądała. No ale. O, dobra, na szczęście, jak jestem supermanem, to nie mam upadku od damage'a. Tu jest ten przycisk. Dobra. Przejdziemy sobie tym dolnym przejściem, z tego powodu, że jestem mega ciekaw. O, dobra, działa. Już myślałem, że on to wyłączył jakoś czy coś, bo tak się nie otwierało. Ale przejdźmy tym dolnym przejściem, bo tutaj też było to. To miejsce, w którym Świrus miał swój gabinet, tak jakby tam, na którym przeprowadzał jakieś dziwne rzeczy. Nadal nie wiemy, dokąd prowadzi ten wagonik tam, do tego laboratorium, gdzie jest coś tam ze śmierci. Już nawet nie pamiętam, co to było. To było strefa śmierci chyba, tak to się nazywało. No, nie chciałbym, nie chcę, normalnie mógłbym wsiąść w ten wózek i polecieć tam, ale boję się, że jak tam polecę, to już nie wrócę. Więc to może zostawimy sobie na jakiś następny odcinek, na pewno dzisiaj tam nie pojadę. Ale zobaczmy, co tutaj jest, bo może coś nowego on tutaj zrobił i mam nadzieję, że tu nie spotkam mojego klona. Proszę, żeby tak było, że go nie spotkam, bo jak ja go tu spotkam, to będzie dramat. Jest długi ten tunel jeszcze? Dobra, czekajcie, podlećmy. O, tu, tutaj to jest. Halo? I to, szczerze mówiąc, te
jak to jest, nie wiem, to są jakieś, jak to się nazywa? To jest na stacjach benzynowych, z tego się paliwo leje, to się nazywa dystrybutor chyba. Tak to można chyba nazwać. No to w każdym razie te dystrybutory do paliwa są puste. Co by wskazywało na to, że tutaj zostało już to wykorzystane do czegoś, albo nie zostało jeszcze napełnione. No oby nie zostało jeszcze napełnione, bo jakby zostało już wykorzystane, to jest dramat. Tu w tych skrzynkach nic nie ma. Mamy Ender Chesta, do którego schowam sobie te rzeczy, żeby on nie widział, że to mam w ogóle. I to też mnie zastanawia w sumie. Co tutaj się odprawia? Co tutaj na tym... Nie, ja nie chcę się tu kłaść, boję się, że zaraz coś tu przyjdzie. I to... Ta strzykawka, strasznie jestem ciekaw, o co chodzi. I jak o tym myślałem, to w sumie dotarło do mnie, że w sumie to my wstrzykiwaliśmy sobie tą taką, jak to się nazywa? W sensie ja wstrzykiwałem sobie taką strzykawkę właśnie z tymi mocami Supermana. I teraz pytanie, czy on przypadkiem nie chce tą strzykawką mi ich odebrać. Mam nadzieję, że nie, bo jeżeli tak, to jest, byśmy stracili wszystkie moce, to by było straszne. Dobra, wyjdźmy stąd. Nie ma tu nic, co by wskazywało na to, że mój klon jest w to zamieszany, na całe szczęście, ale zobaczmy jeszcze tutaj, czy się jakieś nowe tabliczki pojawiły. Uwaga! Jest jakaś nowa tabliczka. I tu, a nie, to zostało, to co ja tam zamurowałem. Kolejny prezent to nie, nic nie zrobił, Świrus totalnie się zmył. Nie wiadomo gdzie jest, ja nie mam pojęcia gdzie on jest teraz w tym momencie, no ale to jest dziwne. Dobra, w każdym razie, ja bym poszedł w tym momencie w Kimę, żeby już mieć za sobą noc. O nie, ja nie mam łóżka, naprawdę. Dlaczego ja nie mam łóżka? Gdzie jest najbliższe łóżko? No tam na dole, ale ja nie chcę tam spać. A wiem gdzie jest łóżko, dobra, polecimy sobie do... ojejku, do mojego diamenta, bo tutaj mam łóżko, więc tu na całe szczęście jest miejsce, w którym można się... Wow, jak ja używam tego latania Supermana, to jest dramat, latam jak dziki. Dobra, wstajemy w dzień? Wstaniemy, oczywiście, że wstaniemy, dobra, super, przespane. I lecimy w takim razie poszukać czegoś innego jeszcze, co by wskazywało na to, że mój klon tutaj gdzieś urzęduje. I w sumie... Ej, teraz sobie coś przypomniałem. Czekajcie. Czy wy pamiętacie, jak się poprzedni odcinek skończył? Skończyliśmy go tutaj. I w tym miejscu on się gdzieś wkopał pod ziemię. Czy tutaj... No nawet nie wiem, w którym to jest miejscu, szczerze mówiąc. No nie, no tu nie, ale... Czy to by wskazywało na to, że on tu gdzieś ma swój domek, czy po prostu się wkopał w ziemię? Może to tu gdzieś było. Kurczę, nie, no nie ma tego tutaj. Nie wiem, jak to... Nie wiem, jakby to... To jest mój klon, więc w sumie gdybym ja miał to ukryte w takim miejscu, to zrobiłbym to jakoś na zasadzie, żebym sobie czymś to zaznaczył. Nie wiem, na przykład drzewem czy kwiatkiem. O, może kwiatkiem, może pod kwiatkiem. No nie, no pod tym na pewno nie. Czymś bym to zaznaczył, nie wiem, na przykład, no drzewem. To by było najlepsze ukrycie chyba. W sensie, że jakoś, nie wiem, to było gdzieś tutaj, mi się wydaje. W sensie, ja tu kończyłem odcinek jakoś. I on się gdzieś tam za mną wkopywał, tak jak pamiętam. Ej, tu jest jakoś rozkopane. No nie, to chyba my rozkopaliśmy przed chwilą, dobra. Nieważne, w każdym razie czekajcie. Dobra, jak tak patrzę na te drzewa dwa, to one są dalej od całej reszty, tu nic nie ma, więc tak jakby mogły na coś wskazywać, czekajcie. Pójdziemy równo z tym. Tak, tutaj raz, dwa, trzy. Na wprost. Dobra, to jest na wprost tego drzewa. I teraz polećmy jeszcze tu. Okej, jesteśmy na wprost tego drzewa. Na wprost tego drzewa i na wprost tego drzewa. I teraz czy my jesteśmy jeszcze na wprost tamtego? Nie! O kurczę, to już wszystko wskazywało na to miejsce. No nie. A nie, czekajcie, źle się wkopałem. O jedno w bok. Nie wierzę w to, że ten mój klon ma coś takiego pod ziemią. To jest niemożliwe. Dobra, czekajcie, schodzimy. Co on tu ma? Co to jest za miejsce? Co to mój klon zrobił? Co? Puste skrzynka, dopiero zaczął rozgrywkę. Tu jakaś woda spływa, no ewidentnie na wody mu nie brakuje. Kurczę, ale się ustawił. Co jest grane? Co to jest za miejsce? Od kiedy on ma takie rzeczy? W sensie on nie ma nic, no chyba, że ma wszystko przy sobie, no ale... On był totalnym noobem, chyba, że on przede mną... O nie! Jeżeli mój klon przede mną udaje głupiego, a tak naprawdę wcale nie jest głupi, tylko tutaj planuje coś. O nie, dobra, teraz to się trochę wystraszyłem, nie? Słyszeliście to? Czekajcie. Tu jest gdzieś osadnik! Tu jest gdzieś osadnik! Czekajcie, może jest pod spodem. Kurczę, ja nie, no wyjdę, bo mogę latać. Tu coś jest. Nie! Czekajcie, stoiliśmy tu. Krzysztof! Siema! I nic to... Dobra, znaczy nie wiem, czy powinienem się śmiać, bo w sumie to mój klon uwięził Krzysztofa, więc nie wiem, czy to jest na takie śmieszne. Ale to jest straszne, dlaczego tu jest Krzysztof jakiś?
Co mój klon tutaj wyprawia w ogóle z tym? Co jest grane? Dobra, przejdźmy tu. No, dobra, dziwne to jest fest. Tu normalnie sobie może spać. Tu mam piec jakiś, crafting. Dobra, no znaleźliśmy tajną bazę mojego klona, co jest straszne. O nie, teraz nie mamy. O nie, musimy sobie zrobić łopatę z fliktaczem, żeby tu tą trawę, jak będziemy wymieniać, żeby ona sobie od razu zarosła. Bo tak to on się zorientuje, że ktoś tutaj był. Ale jazda, on normalnie tam więzi Krzysztofa. Nie wiem, będzie trzeba go uwolnić chyba za jakiś czas. No bo to się źle zapowiada. No i ta maszyna, kurczę, ja nie wiem, czy jeżeli... Bo jak ja zabiję tego klona, to i tak go mogę przyzwać na nowo, więc podejrzewam, że ten klon, nawet jak jest zabity, to on się odradza. Że on jakoś totalnie złamał te zasady wszystkiego i podejrzewam, że żeby zniszczyć tego mojego klona, będę musiał go wrzucić tutaj. Ja będę musiał wejść znowu tam i będzie trzeba znowu nacisnąć przycisk. To by było straszne, gdyby tak trzeba było, bo ja nie wiem, jakiego go tutaj zapędzę. On na pewno już się... Nie, dobra, ja boję się najbardziej tego, że ja będę walczył z własnym klonem. No to jest przecież dramat. Dobra, w każdym razie, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i na następnym odcinku, prawda, no zobaczymy, co mój klon takiego wykmini sobie tutaj nowego. Zapraszam was bardzo serdecznie jeszcze raz na ShepShopa i na Instagrama i jak będę pamiętał, dam w link opis do Twitcha. Tam planuję sobie nawet dzisiaj odpalić streamka, mam nadzieję, że się uda, więc zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś to ogląda, wejdźcie sobie na Twitcha. Szczypson, jak piszecie na Twitchu, to powinniście znaleźć, może akurat mam streama. Trzymajcie się, na razie, pa pa.